Za nami 10. Ziembicka Gala Sportu, podczas której podsumowano sportowe osiągnięcia ubiegłego roku w gminie Ziembice. Wręczone zostały nominacje i nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, nagrody specjalne, wyróżnienia oraz nagrodę specjalną Rotary Fair Play. Pełną listę nominowanych i nagrodzonych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Gmina Ziembice, a w zasadzie sportowcy, którzy działają na terenie gminy, to naprawdę wielki ewenement. Mamy całe multum klubów, działaczy sportowych, zawodników i 10. raz już spotykamy się, aby nagrodzić i wyróżnić wszelkie sukcesy sportowe. Ale też chcemy pokazać, jak młodzież dzisiaj może aktywnie spędzać swój wolny czas. Wiemy, że tak naprawdę duży ciężar spoczywa na rodzicach, którzy muszą pokrywać wiele różnych wydatków związanych z pasją, z hobby. Mamy sporo klubów, sporo działaczy, sporo trenerów, którzy dbają o rozwój swojej dyscypliny sportu. Jak dzisiaj widzieliśmy na gali, często ci młodzi zawodnicy już grają w klubach ogólnopolskich, w pierwszej lidze. Promują też Ziembice na tej arenie sportowej w kraju i za granicą. Cieszy mnie fakt, że w tym roku jest dużo wyróżnionych młodych osób, jak i również seniorów, co daje przykład tego, że w gminie Ziembice jest wielu sportowców. W tym roku gmina Ziembice rekordowo dofinansowała pozarządowe przedsięwzięcia związane z kulturą fizyczną i sportem, bo ponad kwotą ponad 360 tysięcy. To był i jest nadal cel wielu mieszkańców Ziembic. Umożliwić młodym rozwój tego potencjału, którym dysponują. Sport wymaga i wyrzeczeń, i pracy, i konsekwencji, i wymaga także odpowiedniego zaplecza. Od tego są dorośli. Widać po tych krokach ziembickiego samorządu, budowa hali, dofinansowania sportu, stypendia, że Ziembicka Rada czuje sport. W Ziembickiej Radzie jest wielu radnych, którzy uprawiali bądź nadal uprawiają sport, więc znają potrzeby tych, którzy dokładnie tym się zajmują. Jak już powiedziałam, staramy się po prostu. Jeszcze w tym roku Ziembiczanie doczekają się nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. W przyszłym roku kolejna, 11. gala sportu będzie odbywała się na hali sportowo-widowiskowej. Zmieścimy wiele większą grupę publiczności. Myślę, że będą też atrakcyjne występy. No i hala, która tak naprawdę tworzy warunki do uprawiania sportu, do rozgrywania rozgrywek również klubowych. Liczymy na mecze ligowe, liczymy na różnego rodzaju meetingi, puchary, być może puchary Polski. Hala będzie temu służyła. To też, myślę, taka atrakcja dla mieszkańców. Będzie można przyjść w sobotę, w niedzielę na mecz, na wydarzenie, obejrzeć w naprawdę dobrych warunkach. A czego życzą sportowcom samorządowcy? Żeby realizowali swoje plany, zamierzenia sportowe, żeby osiągali wyniki na miarę swoich marzeń i żeby istnieli również na arenie ogólnopolskiej. Gratuluję wszystkim nominowanym oraz nagrodzonym. Życzę dalszej, nieustającej sportowej pasji. I trenerom, i sportowcom sukcesów, sukcesów, sukcesów. Jeszcze większych od tych, które dzisiaj są nagradzane. Resztę mają.